Cześć moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was z troszkę inną formą filmu, ponieważ wiem, że miał być alfabet twórców wczoraj, natomiast plany się zmieniły i postanowiłam, że nagram dla Was Pokaż mi książkę, która. Dodałam skrzynkę na Instagramie, gdzie mogliście właśnie zadawać pytania, w sumie nie wiem, czy to są pytania, takie, no odpowiedzi, także no jest ich trochę sporo. Myślę, że co, że bez zbędnego przedłużenia zaczynajmy i zobaczymy, jak wyjdzie ten film. Na wstępie jeszcze powiem, żebyście nie zwracali kompletnie uwagi na moje włosy, bo one są wilgotne i po prostu dzisiaj to jest jakaś masakra z pogodą i właśnie z tymi włosami. I myślę, że możemy zaczynać i polecimy sobie od pierwszego zagadnienia, czyli pokaż mi książkę, która ma smoka na okładce. I wy generalnie, bo ja tę książkę, być może wiecie, że ja ją próbowałam czytać, aczkolwiek koniec końców jej nie przeczytałam, ponieważ no nie dałam rady. I to jest książka Zakon drzewa pomarańczy, akurat teraz mam drugą część, ponieważ pierwszej nie wyciągnę, są na niej położone książki. Tak czy inaczej, pierwszą już kiedyś próbowałam czytać, jak wspominałam wcześniej. Natomiast próg wejścia był tak horrendalnie wysoki, że po prostu no, dla mnie to było abstrakcją. Po prostu czytałam 30 stron. Powiem Wam szczerze, że kilka razy, bodajże 5 powtarzałam, bo po prostu nie potrafiłam zrozumieć, o co tam chodzi, a miałam 3 podejścia do tej książki, także no być może kiedyś sięgnę, na pewno postanowiłam sobie po prostu, że jak z Zakonem drzewa teraz mi nie pykło, no to wezmę sobie Czas żniw, więc zobaczymy, jak w ogóle polubię się z tą autorką, no bo to jest w sumie skomplikowana sytuacja. I następnie mamy książkę, która miała być mech, a okazała się spoko. I tutaj Wam pokażę w ogóle książkę, którą aktualnie czytam i po prostu jak na te wszystkie obelgi, hejty, powiem Wam, że naprawdę jestem pozytywnie w ogóle zaskoczona. I jest to Cień i Kość Leigh Bardugo, książka, o której postanowiłam nagrać film, który będzie no troszkę dłuższy na temat tej serii, bo sobie porozmawiamy tak dogłębnie w ogóle o literaturze Leigh Bardugo i mam nadzieję, że będziecie wyczekiwać, ponieważ tam poruszę kwestie takie stricte literatury. No i sama fantastyka, samo zabarwienie, czyli klimat rosyjski, to wszystko uwzględnię w tym filmie. Także no wyczekujcie, bo powiem Wam szczerze, że treść tego filmu mnie samą naprawdę intryguje. Poczułam się zainspirowana, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Następna książka to Każdy zachwala, a Ciebie nie porwała. I generalnie tutaj pokażę Wam drugą część, której jeszcze nie czytałam, ale chodzi mi o samą autorkę, bo będzie to książka Isabel Sterling. I tutaj mam akurat właśnie drugą część, Ten sabat nie upadnie, a chodzi mi o drugi tom, czyli Te wiedźmy nie płoną. Jest to powieść, która cieszy się naprawdę pozytywnym zdaniem i ja tego kompletnie nie rozumiem, bo tak jak książka była w ogóle promowana pod szyldem takich magicznych rzeczy, że w ogóle będziemy mieli pełno po prostu magii, różnych czarów, czarownice, sabaty i w ogóle, to się nastawiłam na coś takiego fantastycznego, a dostałam beznadziejny romans. Utnijmy ten temat. Później mamy książkę, która ma srebrne elementy na okładce. I przez chwilę dosłownie się zastanawiałam, co ja tutaj mogę dać, bo głównie moje książki mają elementy złote na okładkach, jakieś różne złocenia. Natomiast zapomniałam o książce takiej jak Wybrańcy, którzy na grzbiecie właśnie mają ten napis taki srebrny. Wy widzicie chyba, nie? Tutaj sam napis jest srebrny. Więc to będzie ta książka, swoją drogą bardzo dobra, polecam, bo to jest jedna z lepszych fantastyk młodzieżowych, jakie czytałam. Pokaż mi książkę, która jest ślicznym hardbackiem i ja tutaj nie wybiorę jednej, bo po prostu ta seria jest przecudowna. Mowa tutaj oczywiście o tej serii Świata Książki, mam nadzieję, że ją widzicie, jeszcze Wam sfokusuję. Ona jest po prostu przepiękna. To są jedne z lepszych wydań w ogóle polskich, jakie my mamy. I powiem Wam szczerze, że ja je ogromnie polecam, bo te wydania są naprawdę przecudowne i się nie niszczą. Następnie mamy książkę, która miała być hitem, a okazała się kitem. I tutaj nie pokażę Wam tej pierwszej części, którą ja czytałam, bo jej po prostu nie mam. Sprzedałam ją w cholerę. Natomiast mam drugą część, bo miałam w planach czytać. I to jest Zdradziecka Królowa. Wy ją tu możecie zobaczyć, bo ja jej ściągać nie będę. Daniel L. Jensen to jest autorka, do której ja naprawdę podchodziłam, wiecie, tak dosyć ostrożnie, bo najwyraźniej w świecie się po prostu bałam.
I okazało się, że się trochę przejechałam, ponieważ generalnie Królestwo Mostu jest uznawane za jedną z najlepszych jej książek, które w ogóle ona spisała. Porwana pieśniarka też, natomiast słyszałam właśnie praktycznie od wszystkich osób, które gdzieś tam słucham i oglądam, że jednak Porwana pieśniarka jest troszkę rangą niższa niż Królestwo Mostu. Więc ja nie wiem, czy będę to czytać. I na razie właśnie miałam w planach kontynuację Królestwa Mostu, bo tylko i wyłącznie końcówka mnie zaintrygowała i byłam ciekawa, co się tam stanie. Natomiast każdym dniem po prostu opada mi entuzjazm. Koniec końców nie wiem, czy po nią sięgnę. Następnie tytuł, który poprawia humor. I powiem wam szczerze, że troszkę się tu zastanawiałam, aczkolwiek postanowiłam wam pokazać Willę, dziewczynę z lasu. To jest historia, w której ja absolutnie byłam zakochana, gdy ją czytałam i wciąż jestem. Czekam niezmiernie na drugi tom, ponieważ bardzo mnie interesują w ogóle losy naszej głównej bohaterki. Jest to książka, która jest tak przesłodka, jest vlog z tą w ogóle powieścią, także zostawiam wam link, możecie iść zaglądnąć, bo bardzo dużo tam o tej książce mówię i bardzo dużo się emocjonuję w ogóle, także zapraszam do tego filmu. Później mam powieść, która kojarzy mi się z latem. I wy możecie nie wiedzieć, bo ja praktycznie nigdy nie wspominałam o tej książce na kanale, ale czytałam pani Jennifer L. Armentrout książkę Obsydian właśnie latem i ona bardzo mi się kojarzy z tą porą roku. Powiem wam szczerze, że ona zalatywała mi trochę zmierzchem, natomiast drugi tom podobał mi się o wiele bardziej, także jeżeli chcecie coś w klimatach takich letnich, to naprawdę polecam. I teraz połączę sobie dwa zagadnienia, ponieważ wystąpiły dwa jakby takie same określenia, czyli ma więcej niż 500 stron i ma więcej niż 450 stron. I ja tutaj wam pokażę chociażby żony i córki Elizabeth Gaskell, która no jest ogromna, naprawdę ta książka jest ogromnych gabarytów, albo Republikę Smoka, która jest ogromną cegłą. Wojna Makowa miała niecałe chyba 700 stron, a ta ma, zaraz zresztą zobaczymy, a Republika Smoka ma 780, także kolosalna cegła. Pokaż mi książkę, która doprowadziła cię do łez. I tutaj mam pozycję, na której ja okrutnie płakałam, gdy czytam ją w ogóle w PDF-ie, ponieważ jestem, by the way, dumnym patronem tej książki. I to jest druga część Księżycowego Miasta. Powiem wam szczerze, że ja po prostu lałam łzy, czytałam ją w ogóle z moją dobrą koleżanką i to, jak ja miałam tam rollercoaster emocji, to jest po prostu coś niesamowitego, że Sarah J. Maas stworzyła tak fabułę i w ogóle tak przemyślała wszystkie wątki. Ja się nie spodziewałam rzeczy, które tam się działy, więc jeżeli szukacie czegoś, co was rozemocjonuje i które jest urban fantasy, być może, bo to na pewno jest pozycja, która nie każdemu przypadnie do gustu, natomiast ja ją naprawdę serdecznie polecam. Pokaż mi książkę, która nie jest ciekawa, ale ma ładną okładkę. I ja wam tutaj pokażę w ogóle tytuł, za który większość z was prawdopodobnie mnie zlinczuje i po prostu nie zrozumie mojego wyboru, ale się światło zmienia. Natomiast to jest, to są Księgi Zapomnianych Żyć, Collins, ponieważ przeczytałam w ogóle książki 1/4 tego tytułu i powiem wam szczerze, że to była pozycja, która absolutnie nie zaintrygowała mnie w żaden sposób. Myślałam, że to będzie coś dla mnie, ponieważ ona była jakby omawiana pod względem takiej tajemniczości w sobie i właśnie to mnie przekonało, żeby sięgnąć jednak po ten tytuł. Aczkolwiek koniec końców naprawdę mi się nie podoba i paradoksalnie powiedziałabym, że jednak no, tak jak mówię, to byłaby książka dla mnie. Ale być może to nie był moment, w którym ja czytałam ją, nie wiem, zdienerwowałam ją. Natomiast myślę, że kiedyś jeszcze do niej wrócę, żeby po prostu zobaczyć. Bo jeżeli znowu będę miała takie same odczucia, no to już sobie dam chyba spokój z panią Collins. Następnie książka, z którą męczę się już dłuższy czas i powiem wam szczerze, że w tym momencie takiej książki nie ma, ponieważ właśnie przeszłam na taką zasadę u siebie, że jeżeli mnie książka nie interesuje, jeżeli męczę się z nią w jakikolwiek sposób, no to po prostu robię DNF-a i może kiedyś wrócę, a może jednak nie. Dlatego staram się już właśnie nie ciągnąć tej przygody, bo po prostu nie widzę kompletnie sensu. I kolejna jest trzecią częścią jakiejś serii. Zaraz wam pokażę, tylko muszę znaleźć. Mam
Nad płomień. To jest po prostu książka, o której jest też vlog, do którego was odsyłam. Na tym vlogu jeszcze bardziej się emocjonuję niż na Willy. Książka po prostu wymiata. Wymiata totalnie, zmiata wszystko, zmiata wszystkich. Polecam gorąco, gorąco. Później tytuł, którego autor ma dwa imiona i powiem wam szczerze, że fajne pytanie, bo kilka chwil się zastanawiałam i szukałam właśnie wzrokiem po biblioteczce, natomiast mój wybór padł na Pustynia i Morze i mamy tutaj Michaela Scotta Moore'a. Książka opowiada o facecie, który został porwany przez piraci somalijskich. Generalnie ja miałam ją w planach i to jest chyba też najdłuższa książka, w sensie najdłuższa książka. Jest to książka, która najdłużej czeka na przeczytanie przeze mnie, ale I promise, kiedyś sięgnę po nią. No i mamy powieść, która ma piękną okładkę i ja wam tutaj pokażę angielski tytuł, który dostałam kiedyś w prezencie i to jest w ogóle powieść Leigh Bardugo, czyli Six of Crows, szóstka wron po polsku. Przepięknie, absolutnie przepięknie wydana, ja po prostu nie mogłam się napatrzeć. Mało tego, Królestwo Kanciarzy, nie pamiętam teraz angielskiego tytułu, tak czy inaczej również prezentuje się wyśmienicie, ponieważ ja, jeżeli nie wiecie, jestem ogromną fanką złota i czerni na okładkach. To jest po prostu absolutny hit, który włada moim sercem. Mogę też pokazać wam właśnie Złoto i czerń, czyli The Invisible Life of Adilaru. Książka Victorii Schwab, która podbija moje serducho. To też jest fajne zagadnienie, czyli tytuł, który ma tyle samo liter, ile jest liter w twoim imieniu. Ja tutaj wam pokażę imię Róży, ponieważ imię Róży ma 8, tak samo jak moje imię Patrycja. Fajne pytanie, powiem wam, że mi się naprawdę spodobało. I teraz kolejne zagadnienie, czyli ma brzydką okładkę, ale super fabułę. To już chyba było, tak mi się wydaje. Albo i nie, chyba nie. Ale muszę się zastanowić, bo ja no z reguły nie mam tutaj brzydkich okładek. Bo jestem, jakby nie patrzeć, okładkową sroką i wolę kolekcjonować sobie ładne wydania, ale zaraz coś znajdę. Jednak niczego nie znalazłam, co jest trochę dziwne, no ale nie mam takiej książki, także wybaczcie. Następnie mamy Zrobiłabyś to samo w tych samych chwilach co bohater i to jest generalnie ciężkie, ponieważ ja zawsze jeszcze się nie spotkałam z książką, w której bym podjęła 100% decyzje takie, jakie właśnie podejmowali bohaterowie, bo zawsze ten jeden taki ułamek zostawał, że jednak poszłabym troszkę inną ścieżką, więc tutaj również też no, nie dam książki żadnej, bo naprawdę tak się rozglądam i nie mam, więc no. Później mamy Upodabniasz się do bohatera, że mamy ten sam charakter. I tutaj wam też pokażę już książkę, którą widzieliście, czyli Wybrańcy, ponieważ tutaj mam Sloan. Jest to dziewczyna pod względem charakteru, zgadzam się w 99%, ponieważ no, powiem szczerze, że gdy czytałam właśnie tę historię, to po prostu ona jest moim takim wewnętrznym odzwierciedleniem. Natomiast ten 1% zostawiam sobie, ponieważ właśnie to jest ten przypadek, co przed chwilą pytanie było, bo podjęłam po prostu inną decyzję, aniżeli tą, którą właśnie ona tam w książce podjęła. Więc no, to jest taka różnica między nami. Później mamy książkę, która zapadła ci w pamięci do tego stopnia, że myśląc o niej rośnie ci ciśnienie. I tej książki już u siebie nie mam, dawno jej się pozbyłam, ale to jest Dlaczego mamo, ponieważ ja ją czytałam z półtora roku temu, mniej więcej. I ta książka była tak beznadziejna, ona była tak zła, ona jest tak szkodliwa, że po prostu ja nie mam słów. Mamy tam dziewczynę, która jakby zostaje sama z dzieckiem, ponieważ no tam chłopak ją zostawia, bo się okazuje w ogóle, że ona jest w ciąży, nie? I ona poznaje ginekologa, z którym w ogóle się później spiknie. Zrobię wam segment spoilerowy, jeżeli ktoś czytał, no to możecie zostać, jak nie, no to sobie idźcie, jeżeli macie w planach tę książkę. Tak czy inaczej, jakby to jest jedna z tych pozycji, która pokazuje nam elementy depresji, tutaj w tym wypadku poporodowej, ale zero reakcji. Mało tego, ginekolog, który właśnie spotyka się z tą dziewczyną, on ma też jakąkolwiek wiedzę na temat tego, że coś się dzieje, nie? I koniec końców po prostu tam jest przedstawiony problem, którego nikt nie rozwiązuje, ponieważ dziewczyna na samym końcu w ogóle popełnia samobójstwo, bo zaszła w kolejną ciążę. A ten człowiek, ten jej facet, który niby jest taki cudowny i tak dalej, jest po prostu bierny. I tyle. Bardzo szkodliwa książka, totalnie nie polecam. I po prostu nie rozumiałam też zachwytów, bo ona dosyć dobre oceny ma.
więc no nie rozumiem. Kolejna pozycja, czyli nie podobała ci się, ale nie masz serca jej oddać, sprzedać. I chyba też nie mam takiej książki, bo ja staram się jakby usuwać książki, które mi się nie podobały, nawet jeżeli nie mam serca, ponieważ jestem nałogowym zakupholikiem, jeżeli chodzi o książki. Po prostu, wiecie, mi ciągle brakuje miejsca na półkach, więc no nieraz, jakby no wiecie, po prostu niepotrzebne mi są książki, które mi się nie podobały, nawet ze względu na piękne okładki. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki treściwie krótki film wam się spodobał, ponieważ ja się dobrze dosyć bawiłam. Myślałam, że będzie to wyglądało troszkę inaczej, aczkolwiek naprawdę wszystko myślę, że spoko wyszło. Ja teraz się biorę za montowanie, abyście dzisiaj o 18 już ten odcinek mieli. I co? Życzę wam kolejnych cudownych dni. Widzimy się w następnym odcinku. Jeszcze nie wiem, co to będzie. Prawdopodobnie właśnie chyba ten alfabet twórców w sobotę. Także tutaj już przysięgam, że on będzie. Możecie wyczekiwać. I co? Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!